Urodziłam się 12 lipca 1948 roku. To był czas PRL-u. W tym czasie spędziłam dzieciństwo, młodość, całe życie. No ja się urodziłem w 1966, także już za czasu PRL-u. Czasy PRL-u przypadały na okres mojego dzieciństwa. PRL był do roku 1989, czyli 23 lata. Czyli moje dzieciństwo i część dorosłego życia. Także wojsko spędziłem również za czasów PRL-u. Dzień dobry. Привет, товарищу! No dobre było to, że ludzie się tak za bardzo może nie wywyższali. Każdy miał porówno, mniej więcej to miało dobre i złe strony. Najlepiej wspominam lata takie właśnie młodzieńcze, jak byłam w internacie. Były często zabawy, dyskoteki, darmowe były występy w Szczecinie, w Parku Kasprowicza. Tanio wszystko kosztowało. Bardzo byłam właśnie wtedy taka młoda, szczęśliwa, zadowolona. Tylko to właśnie najlepiej to wspominam z czasu PRL-u. Te wszystkie zabawy, na przykład dzień 1 maja, wszyscy razem. Nie było tak jak dzisiaj, że coś się dzieje na mieście, to idzie pewna grupa tylko ludzi. Na przykład 10-20%. Kiedyś szli wszyscy. Ja mieszkałem w Chociwlu, także całe miasto Chociwl wychodziło. Akurat był pochód, oczywiście obowiązkowy. Cała szkoła musiała iść na pochód. Też ciekawe było i po pochodzie była zabawa na boisku. I cały Chociwl szedł tłumem na boisko i tam to trwało niemalże do rana. Troszkę były tylko dziwne, co mi się nie podobało. Ja chodziłam do szkoły średniej w Szczecinie, do Techniku Łączności. No to był konieczny przymus noszenia fartuszka z białym kołnierzykiem, no a przede wszystkim tarcza na lewym ręku. Koniecznie, bo jak ktoś nie ma tarczy, to nawet do szkoły nie chce wpuścić. I to nas bardzo młodym się to podobało. No ale się nosiło te tarcze. Ej, ej, a tarcza jest? Oj, przepraszam, już wyciągam. Pa, gościu, mam. Ale dalej było bardzo wesoło, na korytarzu, koleżanki fajne były, byłam w internacie, też było bardzo wesoło, mieliśmy te zabawy, mieliśmy dyżury na stołówkach, ale to wszystko, jakoś wszystko byłam szczęśliwa, zadowolona. No najbardziej ciekawe to było, to było jak stojąc w kolejce, moje nogi wisiały w powietrzu, był taki ścisk, a ja miałem wtedy kilkanaście lat, może 13, 15, nawet mniej, 10 lat nawet. To się stało za tą kiełbasą, czy za czymkolwiek, z jakimiś produktami mięsnymi,
bo to były tak ściśnięte, no wieku dajmy 10 lat, że moje nogi były dosłownie w powietrzu. I stało tak się godzinę, dwie. Dochodziło się do lady, gdzie tam pani wydawała te produkty. No okazało się, że nie ma tych produktów. Trzeba brać po prostu to, co jest też, nie? Czy kości, czy nie wiem, salceson, czy coś. Brało się to, co było, nie? Żeby coś w lodówce, bo to było takie zabawne też w tamtych czasach. Zabawne sytuacje, no to biegało się całymi dniami po podwórku, skakało się w gumę, tak? Dziwne czasy. Szarość ogólnie na ulicy. Nie było nic, nie było reklam, czy to zwyczaje, nie wiem. No. Było dziwne. Dziwne były kartki na produkty spożywcze. Każdy dostawał pewną ilość kartek, na przykład na jedną osobę, nie pamiętam w tej chwili ile było, kilogram mięsa na miesiąc przykładowo. No i to było, więcej nie było. Dzień dobry. Karteczka na mięsko. Rada Państwa w zgodzie z postanowieniami Konstytucji wprowadziła dziś o północy stan wojenny na obszarze całego kraju. O, stan wojenny to jest 81 rok. Miałem wtedy 15 lat. Stan wojennego to wspominam, no tak bardzo byłam zaskoczona przede wszystkim. Obudziłam się rano, włączałam telewizor, a Wojciech Jaruzelski zapowiadał stan wojenny, to był 13 grudzień 1981 roku. I pamiętam, jak czołgi jechały przez Bydgoską, zima wtedy była taka dosyć porządna i babcia siedziała w pokoju, płakała. Ja mówię, babcie, dlaczego płaczesz? Ona mówi, bo wojna idzie, czołgi jadą i wojna będzie. Nie, no to pamiętam jak dzisiaj. No i wtedy dowiedzieliśmy się, że jest stan wojenny. Tak to było. Z tym, że no, dla mnie to było zaskoczeniem. Ja miałem 15 lat, nic takiego nie przeżyłem. Nie wiedziałem w ogóle, co to jest. Pytaliśmy się rodziców. Znaczy mamy, ojca już nie było. No to mama też nie potrafiła dokładnie wytłumaczyć, co. No, poczekamy, zobaczymy, co z tego wyniknie. I to bardzo było, wszędzie było cicho, nie można było nic zadzwonić. Było, no i były bardzo ciężkie czasy. Przede wszystkim później był ten stan wojenny, wszystko to było na kartki. Pracy, to już pracowałam, w pracy dostawaliśmy kartki, na kartki była żywność, a nieraz się stało mięsem na przykład i brakło tej wędliny, stało się za papierem toaletowym i też jeszcze brakło, nieraz się jej popłakało, no ale jakoś się przeżyło ten stan wojenny, nie? Najgorsze było to, że no nie było praktycznie, był krótki taki okres, że nie było towarów w sklepach. Za wszystkim trzeba było stać. Dosyć dużą ilość czasu dziennego traciło się w kolejkach, żeby za zwykłym chlebem stało się czasami 2 godziny. Nie mogło być tak, że się go nie dostało też. Kiedyś to było. No co, kiedyś, no, kiedyś to było tylko to dobre, że bardzo tania była żywność, była tak tania żywność, ale odzież, buty to były bardzo drogie. Żeby nawet kupić te kozaki, to trzeba wziąć, nie było pożyczka, bo całą pensję przeznaczyć na same kozaki, czy jakąś kurteczkę, ale żywność była bardzo tania. Była obowiązkowa służba wojskowa, która trwała 2 lata. No i to był taki sprawdzian jakby męskości, no.
było tak przyjęte, że jak chłopak, już później mężczyzna wyjdzie z wojska, to jest dorosły. Może się żenić. Że przeszedł przez ten pewien okres takiej no, próby męskości. Dzisiaj tego nie ma, kiedyś było. I faktycznie, jak byłem 2 lata w wojsku, to mogę potwierdzić, że to coś dało. Nauczyło życia człowieka. Człowiek wiedział, na co go stać. I to było dobre też. Z jednej strony. Z drugiej strony oczywiście trzymanie karabinu, strzelanie, to nie jest coś dobrego, ale z tej strony, jeżeli chodzi o zahartowanie człowieka i pokazanie, na czym polega życie, to było dobre. Kiedyś dzieci bawiły się na podwórku i tych dzieci było mnóstwo. Bawiły się w różne gry i zabawy, a teraz dzieci nie ma w ogóle. Dzieci teraz siedzą przed komputerami i w ogóle nie wychodzą na dwór. No lepsze to było to, że tak jak dzisiaj ludzie drzwi zamykają za sobą, kiedyś były drzwi otwarte. Sąsiad przyszedł, w każdej chwili mógł przyjść do nas lub my do sąsiada. Drzwi praktycznie były otwarte. Co się dzieje? Co jest? Koniec. PRL-u! Zakończenie. No ogólnie była wielka radość na zakończenie PRL-u. No to wszyscy się cieszyli. Myśleliśmy wtedy, że no, znaliśmy już Zachód, bo część ludzi wyjeżdżała, przyjeżdżała, mówiła, że tam jak tam jest. No i sobie tak myśleliśmy, że tak wkrótce będzie u nas, nie? Minie parę lat i tak samo będzie jak na Zachodzie u nas. Pamiętam na każdym programie, czy na każdym, na dwóch programach, jak zachęcali ludzi do głosowania. I pamiętam, jak Szczepkowska bodajże, ta aktorka, ogłosiła, że koniec nadszedł komunizmu. O, to pamiętam. Było zakończenie, Rakowski, towarzysz Rakowski ogłosił zakończenie PRL-u i wyniesienie, pamiętam, sztandaru, jak było wyniesienie jego sztandaru. I tak się cieszyłam, że wreszcie ten komunizm się skończył, bo jednak za tego komunizmu takie wszystko było pod przymusem, a już teraz nie ma. Człowiek sobie co chce, to może robić. Także była ogólna radość taka z tego powodu, moim zdaniem. Że mieliśmy w końcu normalny rząd, wybrany demokratycznie. Było ogólne zadowolenie od mnie, że PRL minął, będzie lepiej. O, tutaj jest! Witajcie, bracia i siostry, z tej strony Poważny Kanał. Sporządzimy dzisiaj domowego sposobu bombę do walki z okupantem. Szajse! Potrzebujemy składniku. Dobra. Urodziłam się 12 lipca, jeszcze raz powiem, 1948 roku. Już zaraz w lipcu kończę 71 lat, ale jestem teraz szczęśliwa, bo mam bardzo dobre wnuki, dobrze się uczą. I córkę mam dobrą, bardzo dobra tego dba o dzieci, ja też się staram. Także jestem teraz, w tych czasach jestem szczęśliwsza niż za czasów PRL. No dobra, no i super, i możemy skończyć. I cię denerwowała.